Przechodzimy do punktu 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Nie było takich. Przechodzimy do punktu 17. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę pan radny Michał. Nie ma. Wójt, ale pani wójt, ja mam takie pytanie. Co się dzieje w Solparku z zarządem, a konkretnie z panem Stawskim? Był tutaj dzisiaj zaproszony, nie ma go, kierownik połowicznie tłumaczy, czy jest prawdą, bo miałem takie telefony, takie monitory i dlatego pytam, czy jest prawdą, że ma być na dniach odwołany ze swojej funkcji. Pytam w imieniu mieszkańców, bo dostałem takie telefony. Co by po części się potwierdziło, no bo pan dzisiaj nie przyszedł, a temat był naprawdę poważny. Dziękuję. Proszę. Proszę państwa, z tego co jest mi wiadomo, pan prezes Stawski jest prezesem, pan Artur Zokosiński, który tutaj przyszedł, myślę, że z racji do niej funkcji, bo został ustanowiony prokurentem, tak? Czyli no jest też drugą osobą, która jest upoważniona do podpisywania dokumentów. I myślę, że był jak najbardziej odpowiedzialną osobą tutaj dzisiaj, bo wiemy doskonale, że pracuje od początku w Solparku i zajmuje się właśnie tą stroną techniczną. Co do pogłosek o odwołaniu, nic na ten temat nie wiem. Przypominam tylko, że ciałem, które odwołuje członków zarządu w spółce prawa handlowego, to jest Rada Nadzorcza. Na dzień dzisiejszy nie ma tam. Nie wiem nic na ten temat, żeby były jakieś odwołania czy powoływania do głosu. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Chodzi o to, że chciałem się spytać, bo na którejś komisji spraw społecznych wnioskowaliśmy, żeby nas to no, miała trwać pracę nad zmianą regulaminu tam odnośnie, chodziło nam wtedy tutaj, powiem tak dokładnie o tego naszego mistrza. I chciałem się zapytać, jak tam te prace nad zmianą, powiedzmy, czy nad wprowadzeniem nowych rozwiązań, jak to daleko jest zaawansowane, bo chyba żeśmy rozmawiali, że mieliśmy się w czerwcu dostać już powiedzmy jakieś tam no, wstępne takie informacje. Z tego co wiem, zaplanowana jest chyba już Komisja Spraw Społecznych na czerwiec. My z naszej strony przygotowaliśmy projekt zmiany do regulaminu. Ja myślę, że wtedy będziecie państwo na ten temat dyskutować. Dziękuję. Proszę pana radnego. Ja mam takie pytanie, czy jest możliwość w zasadzie prośbę o przycięcie drzew na ścieżce rowerowej jadąc od świateł w stronę Kińska? Zapytania. Czy tak, dlatego pytam, czy jest możliwość? To nie jest wniosek. Czy jest możliwość? Czy ewentualnie proszę, żeby przyciąć te drzewa jadąc od Uszczanowic w stronę Kińska, w stronę Ronda, na Kuby, tam w gałęzie opadają i szorują po głowie. Druga rzecz, czy nie ma akurat pana Roberta, ale chciałem się zapytać. Na Kubach w Uszczanowicach pod numerem 20 jest jedna osoba niepełnosprawna. Chciałbym prosić o możliwość przerobienia wjazdu, gdyż nie możemy dostać bezpośrednio na drogę, na ciąg komunikacyjny na swoim wózku. Chciałem się zapytać, czy istnieje taka możliwość, żeby ten wjazd przerobić. I trzecie moje zapytanie dotyczy tematów, które ostatnio cały czas podejmuję, dotyczy budowy hydroforów lub innych urządzeń mających na celu poprawę wody bieżącej w kranach, budynkach wielorodzinnych, a nawet jeśli nie wielorodzinnych, to na całą gminę. Czy już zakład komunalny sprecyzował? Akurat z przykrością muszę powiedzieć, że pan prezes zakładu komunalnego wyszedł, została zrobiona przerwa, miałem ochotę zadać panu prezesowi to i jeszcze inne pytania, bo naprawdę temat jest bardzo poważny. Dziękuję bardzo. Panie radny, więc na te pierwsze dwa zapytania oczywiście odpowiemy, bo musimy tutaj sprawdzić możliwości i odpowiemy, jeżeli pan sobie życzy, na piśmie. Natomiast co do kwestii zakładu komunalnego i zarządzania przez nich tą siecią wodociągową,
rynkową. Myślę, że cały czas rozmowy trwają. Tutaj pan Robert nad tym czuwa. Na jakim etapie jest, no nie wiem w tej chwili, bo pan Robert ze względów też służbowych musiał wyjechać. Natomiast no, myślę, że nad tą sprawą pochylają się i rozwiązanie jakieś nawet zostanie wdrożone. Proszę pan radny. Ja również mam zapytanie do pani wójtu, na jakim etapie są prace na temat regulaminu i uchwały dotyczącej docieplenia budynków, ponieważ kiedy zmieniana była ta uchwała odnośnie tych trzech źródeł do finansowania, było tutaj stwierdzenie, że będzie oddzielna uchwała przygotowywana, oddzielnie regulamin, więc chciałam spytać, na jakim jest to etapie prac. Proszę. Proszę państwa, zgodnie ze statutem każdy z radnych może wnieść propozycję projektu takiego regulaminu. Natomiast no, my tutaj ze strony urzędu jak najbardziej współtworzymy opinię prawną, będziemy pomagać, bo to rozumiem, że była inicjatywa państwa radnych. Proszę. Tutaj padło takie stwierdzenie, że urząd przygotuje oddzielny regulamin i projekt uchwały, że nie może być w tamtym regulaminie. Dlatego pytam, czyli rozumiem, że urząd nie przygotowuje, czyli jeżeli radni wnioskują, to powinni sami przygotować, tak? Proszę państwa, ten temat był dość szeroko tutaj omawiany i wójt tutaj mówił, jakie w związku z tym są problemy, że no, on nie widzi na dzień dzisiejszy przy tych zasobach, które ma, opracowania tego regulaminu taki, który by zaspokajał też oczekiwania mieszkańców i państwa i prosił o to, żeby państwo zgłosili taką propozycję, tak? A my ze swojej strony to pracujemy tak, żeby to było od strony prawnej. Proszę pana. Tylko na tym punkcie, bo w innym byłem pan do Bogosa, mógł zaprosić pana, mam do pana taką, taki wniosek, taką interpelację, jakby powiedzieć ustną. Proszę nie zarzucać poprzednim rządzącym, poprzedniej ekipie, że ktoś zmarnował 20 milionów złotych. Bo to idzie w świat, to ludzie oglądają. Proszę pana. Tak, powiedział pan, że odwierty kosztowały na 20 czy 30 milionów złotych, pieniądze poszły na marne. Te pieniądze nie poszły na marne. Proszę mi nie przerywać, ja pan nie przerywał. Te pieniądze nie poszły na marne, że odwierty są, te odwierty działają, funkcjonują, nie funkcjonują. Tylko obecna ekipa nie umie ich odpowiednio wykorzystać. A 20 milionów, panie radny, a zarazem przewodniczący Rady Gminy w Kreszczowie, panie Michale Michałek, to poszły na marne, które pan i pana kolesie, że tak powiem, daliście ekoregionowi Bełchatów, z czego my jako mieszkańcy i gmina nie zyskamy nawet złotówki. A pan był tak bezczelny, to śmie tu i mówi oficjalnie, że pan nawet zgłosił wniosek, żeby dać 45 milionów. I to są pieniądze utopione w błocie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panie radny za cenne uwagi. Czy jeszcze są jakieś interpelacje i zapytania? Skoro nie ma, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 18. Wolne wnioski i informacje. Szanowni państwo, do biura rady wpłynęło pismo Polskiego Związku Hodowców Głębi Pocztowych Odrzut Mierzyce. Do Rady Gminy Kleszczu zwracamy się z prośbą o zakup szczepionki na choroby zakaźne ptaków w ilości 5000 dawek. Przewidywany koszt jednej dawki wynosi około złotych 47 zł. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Ja myślę, że skierujemy to pismo na odpowiednią komisję, która się na tym pochyli i podejmie decyzję. Szanowni państwo, wystąpiłem z pismem do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z prośbą o udzielenie informacji na temat stanu prac podjętych w sferze naszej inwestycji, w sferze ulicy Głównej w Kleszczowie oraz drogi przez Centrum Uszczanowic, że tak powiem. I uzyskałem odpowiedź, pozwolę sobie państwu przedstawić pismo.
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.5.2016 roku, które dotyczy stanu realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w obrębie Uszczanowice-Uszczanowice-Kolonia, decyzja starosty bohatowskiego nr 710 przez 2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.05.2016 roku, a także stanu realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w Kleszczowie, ulica Główna, decyzja starosty bohatowskiego numer 1279.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6.08.2014 roku. Starosta Bohatowski informuje, że postępowania administracyjne, które dotyczą ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę publiczną przez gminę Kleszczów w obrębie Uszczanowice-Uszczanowice-Kolonia, są obecnie na finalnym etapie. Łączna liczba postępowań w powyższej sprawie wynosi 39. W toku prowadzonego postępowania wydano 30 decyzji odszkodowawczych, które zakończyły jednocześnie postępowania. W pozostałych 9 sprawach trwa postępowanie, które ma na celu zakończenie tychże spraw decyzjami administracyjnymi. Jednocześnie określono termin wydania decyzji w przedmiotowych sprawach do dnia 31 maja roku bieżącego. W tym miejscu zaznaczyć należy, że wydłużenie wyżej wspomnianych 9 postępowań wynikało ze skomplikowanego charakteru spraw, to jest na działkach ustanowione były hipoteki, w związku z czym należało wystąpić do wierzycieli hipotecznych, by uzyskać dodatkowe informacje niezbędne do zakończenia spraw decyzjami. Ponadto w kilku przypadkach brak było spadkobierców po zmarłych stronach postępowania. W kwestii ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę Kleszczów w obrębie Kleszczów w ciągu ulicy Głównej informuję, że aktualnie trwa procedura zmierzająca do wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, który dokona wyceny działek, które znalazły się w zakresie inwestycji. Ponadto w trakcie przygotowania są zawiadomienia o wizjach w terenie na przyjętych przez gminę działkach, które odbędą się w drugim bądź trzecim tygodniu czerwca. Termin jest jeszcze doprecyzowywany z pracownikami gminy Kleszczów. Zawiadomienia o wizjach w terenie zostaną wysłane do wszystkich stron postępowania w ostatnim tygodniu maja. Szanowni Państwo, uściślając to pismo, można stwierdzić, że jeśli chodzi o drogę przez Uszczanowice, do końca maja wszystkie procedury prawne w starostwie zostaną zakończone. Decyzje będą wydane w 100%. Aczkolwiek podpisano z upoważnienia starosty naczelnik Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Konrad Koc. Rozmawiałem z panem Konradem telefonicznie wczoraj. Jeśli chodzi o ulicę Główną, tutaj ta część pisma już jest nieaktualna, ponieważ nastąpiły zmiany w ustawie, w tak zwanej specustawie drogowej. Zapisy, które teraz tam są w tej ustawie, polegają na tym, że to już nie starostwo ponosi koszty wyceny tych gruntów, tylko ten obowiązek przeszedł na wojewodę. Z tego względu starostwo ma środki zabezpieczone na ten cel, te wyceny, ale nie może ich użyć, tylko musi występować do wojewody o takie środki, co wiąże się ze znacznym wydłużeniem procedury, jeśli chodzi o ulicę Główną w Kleszczowie. Nie chcę tutaj mówić dat, bo pan naczelnik nie określił konkretnie, jak to może być okres, ale to w najgorszym przypadku może potrwać nawet do roku czasu. Dlatego, Szanowni Państwo, zwracam tutaj z prośbą do Pani Wójt, ponieważ nie ma wójta, o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulicy Głównej, zainteresowanymi, którzy biorą udział w tych postępowaniach, od których te grunty są wykupione, będą wykupione. Zorganizowanie spotkania, ponieważ, Szanowni Państwo, uważam, że znacznie przyspieszyłoby tą procedurę podpisanie ugody między gminą, a poszczególnymi właścicielami. Należy również, że tutaj w kwestii prawnej nie jestem znawcą, ale z tego, co uzyskałem informację, polegać to miało na tym, że urząd gminy sam wyceniłby te grunty, uśredniając wartość, i wtedy, jeśli by się mieszkańcy zgodzili, mają możliwość podpisania ugody z urzędem i wtedy otrzymają odszkodowanie. W sensie zapłata za ten jeśli się zgadza. Jeśli większość mieszkańców zgodziłaby się na takie rozwiązanie, na pewno znacznie przyspieszyłoby tę procedurę.
i doprowadziłoby nas do szczęśliwego finału rozpoczęcia tej inwestycji. Dlatego zwracam się jeszcze raz, jak mówię, do pani wójt z prośbą o organizację takiego spotkania, przedyskutowanie z mieszkańcami, żeby po prostu mieszkańcy wyrazili swoją opinię, którą drogą, że tak powiem, powinniśmy się kierować, czy czekać na pieniądze z województwa, na te wyceny, czy po prostu mieszkańcy będą skłonni podpisać ugody z gminą i w ten sposób przyspieszymy tą realizację. Także to jest taka informacja. Tak, proszę bardzo. Proszę Państwa, o tych ugodach rozmawialiśmy już na wcześniejszych, nie wiem, czy to było posiedzenie komisji, czy wspólnej, czy pana wspólnej komisji, bo takie rozwiązanie podawaliśmy, natomiast było to uwarunkowane od tego, że starostwo zobowiąże się zrobić operator szacunkowy przynajmniej na pewnym procencie tych działek, żebyśmy też mieli odniesienie się do uśrednienia ceny. I taka była rozmowa też ze starostą, tylko też jestem zdziwiona tutaj odpowiedzią, bo środki na tych kilka procent, 5-10 operatów szacunkowych na losowo wybrane działki na głównej miały się znaleźć. Dobrze Państwo wiecie, że oczekiwania mieszkańców mogą być różne, tak? Co do tego, z jaką ceną wybrali tutaj urząd. Natomiast gdybyśmy mieli podparcie się w operacie, który zrobi niezależnie starostwo, moglibyśmy wyjść z propozycją uśrednioną do mieszkańców, którzy mogliby się wtedy rzeczywiście zgodzić na dokonanie, na podpisanie takiej ugody przed starostwem. Proszę bardzo, pan poseł z pisma pana przewodniczącego nie wynika, rozumiem, że w rozmowie telefonicznej tak. Pan naczelnik poinformował, że zmieniła się procedura, ale procedura została rozpoczęta. Czy nie jest tak, że procedura zaczyna ten i skończy się w takiej formie, w jakiej się zaczęła? Wszystko zależy od zapisu ustawy. Jeśli zapis jest wyraźny, to się zmienia. Ale no, też tam ja nie jestem w tej sprawie, więc. Czy wiadomo, czy w jakiej formie się zmieni, czy ten, jeśli zaczęło starostwo, to kończy, czy... Panie Radny, proszę Państwa, ja musiałabym sprawdzić, ponieważ ja zawsze mówię, komputerem nie jestem, żebym miała te przepisy w głowie. Natomiast, jak mówię, wszystko zależy od zapisów ustaw, bo przepisy przejściowe są różne. Różnie regulują ten okres spraw wszczętych i niezakończonych. Zasadą jest to, co Pan mówi, że wszczęte, niezakończone toczą się na przepisach. Czy mogę w takim razie prosić o taką informację na najbliższą komisję budżetową? Na kiedy? Na wtorek? Nie, no na najbliższą komisję budżetową, no nie będzie co najbliższy wtorek. Chyba na wtorek. Bo jeśli się nie mylę, pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że się zmieniły, jest ważne 3 lata. To się teraz będzie kończyć, w 2014. Dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Pani Wójt. Ja chciałem przeprosić Panią Alinkę Nowoczek, bo na ostatniej komisji wspólnej zarzuciłem Pani Alince, że jak gdyby nie dopełniła wszystkich obowiązków, wszystkich starań, a to okazało się, że ja dostałem błędne informacje, że ja nie do końca wszystko sprawdziłem, więc za to przepraszam. Proszę pana Michała. To już wnioski są? Mam 3 wnioski. Pierwszy wniosek to jest tam rozdział inwestycji, ale widzę, że nikogo nie ma. No dobrze. Było takie robione przejście, jak jest posesja pana chyba Bartek on ma na imię. I tam akurat w tym, gdzie to przejście jest, zaraz blisko była kratka i to tam się zrobiło takie zapadlisko. Po prostu to usiadło, to trzeba poprawić, bo tam są kałuże wody i raz, że dół może być wypadek. To jest pierwszy wniosek. Już są też zgłosił. Że? Już są też zgłosił. Nie no, przyszedłem tutaj na korytarzu. No nie wiem. Drugie to jest rów, ten rów, to już było zgłaszane, do czyszczenia rów, ten nasz gminny, który prowadza wody deszczowe z całej ulicy do rzeczki, tam nie wiem, ta rzeczka się nazywa. To jest tam za posesją pana i on jest takimi płytami jumbami wyłożony, głęboki taki na 2 metry. On jest tam zabrudzony i by go tam należało wyczyścić.
I trzeci wniosek do inwestycji o sprawdzenie, ja to już z panem Robertem w przerwie tak pobieżnie rozmawiałem, sprawdzenie pochyłości na nowo budowanej drodze, bo wizualnie wygląda to moim zdaniem, no tak nie powinno być, bo to widać, że ten przechył jest bardzo mocny. Bo tam jest tak zrobione, że nie ma kratek, nie, tylko jest odbój pole po południowej stronie, a po północnej nie ma, więc przez ewentualny pas zieleni, czy tam ścieżkę, będzie woda odprowadzana do rowu. Następnie jest studnia, widzę, chłonna zrobiona, w której taka chłonna i bo tam zakrzyte studnie i pompowa, i pompa jest, i będzie pompować do układu tego odwadnienia już za hydrofornią, bo tam te rury ciągną. Ale ta cała droga przez las jest poodchylona, czyli do rowu i dopiero od studni. Więc ten przechył jest moim zdaniem za duży. No, no to widać na oko, jak się jedzie od ulicy, to jest w ten sposób. I żeby to sprawdzić, jeżeli są błędy, ewentualnie to korygować. No bo jeżeli przepis mówi od procenta do dwóch, to zrobić tam procent i tam wystarczy. Nie musi być dwa, bo zimą po prostu jeszcze może być bardziej, będzie ogrodzone, bo no jeszcze bardziej, że jak ktoś pojedzie rowerem czy jakimś 200 dobrze, to może się wywrócić, bo koło się uścić. Tak. Bo tak się robi na Kubach Uścianowickich, jeśli chodzi o chodniki. Robi się tak? Tak. Gdzie przechyły są złe na wjazdach zrobione. W ten sam sposób jest zrobione. Jeśli ludzie wywalają, już nie jadą ciepło. Także to jest ten trzeci wniosek, żeby to sprawdzić. Jeżeli rozumiem o tym trzecim wniosku, jeżeli po prostu tak jest w projekcie, a podejrzewam, że może tak być, a projektant nie będzie chciał zmienić, no to trudno, ale myślę, że warto temu się tam przyjrzeć. Dziękuję. Proszę pan radny. Panie Wójcie, ja mam taki wniosek dotyczący drogi Antoniówka-Wężenice. Tam ostatnio firma, która zajmuje się remontem tej drogi na terenie całej gminy, dokonała wyprezentowań w tych istniejących dziurach. Sześć tych wyprezentowań zostało już załatanych, tam pozostały dwa takie dosyć długie, 5-metrowe. I się nic tu nie dzieje, tak? No, się mija już drugi tydzień. Obawiam się, że po prostu firma zapomniała po tych istniejących wyprezentowań. Także prosiłbym o jakąś tam interwencję, tak? Tak wygląda. Szanowni Państwo, wpłynęło również jeszcze jedno pismo w odpowiedzi na wniosek pani radnej Kazimiery Karkowskiej od prezesa Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów. Pozwolę sobie odczytać. Odpowiadając na wniosek radnej Kazimiery Tarkowskiej złożony w czasie 20. sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 26 kwietnia 2016 roku, uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Razem dla Gminy Kleszczów nie ponosi odpowiedzialności za to, co dzieje się w gminie, bowiem zgodnie z Konstytucją RP artykuł 169 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, a nie stowarzyszeń. Cele i środki działania stowarzyszenia są określone w statucie na stronie internetowej. W gminie Kleszczów nie rządzi stowarzyszenie, lecz władze gminy, jak w każdej gminie. Rozdział 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tutaj jest zamieszczony jeszcze schemat, jak ta władza się rozkłada, może tego nie będę czytał. Stowarzyszenie nie jest obligowane przez żadne przepisy do upubliczniania danych wszystkich jego członków. Skład zarządu stowarzyszenia jest dostępny dla każdego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z poważaniem Ryszard Ciągło, prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów. Postscriptum, pani Kazimiera Tarkowska, radna Gminy Kleszczów, w ostatnich wyborach również uzyskała rekomendację Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów. To jest takie jeszcze jedno pismo, które wpłynęło. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że dostanę. Oczywiście. Pan przewodniczący stowarzyszenia mnie poinformował, że zrezygnowałam z tego stowarzyszenia. Więc jeszcze raz poinformuję wszystkich, że od grudnia nie jestem w tym stowarzyszeniu. Moja wypowiedź i moje stwierdzenia wynikały z tego, że pan przewodniczący, kiedy został przewodniczącym, powiedział, że rekomendowało go stowarzyszenie. W związku z tym, jeżeli go rekomendowało stowarzyszenie,
i chciało, żeby mieć swojego przedstawiciela, to znaczy, że chce ponosić odpowiedzialność za to. Ale dziękuję panu prezesowi czy przewodniczącemu za tą odpowiedź i za to pouczające stwierdzenie. Niemniej jednak to, że nie chcę upublicznić składu ani zarządu, ani członków, to znaczy się, że mają coś do ukrycia, takie jest moje zdanie. No i druga sprawa, że za to, co się dzieje w gminie, jednak uważam, że ponosi odpowiedzialność stowarzyszenie, które wygrało wybory, bo tak to już jest. I którzy członkowie przynależą do tego stowarzyszenia i teraz dziwnym trafem to stowarzyszenie się wycofuje rakiem. Ale poproszę o odpowiedź. Także dziękuję. Zostanie pani kopię w Biurze Rady. Dobrze. Szanowni Państwo, mam jeszcze taką informację. Uważam, że powinniśmy stworzyć w Radzie plan pracy Rady na kolejne półrocze, które zostało do końca, na te kilka miesięcy, które zostało do końca roku. Ponieważ, tak jak pani radna Paszkowska kiedyś tutaj na tej sali mówiła, że powinniśmy sobie określić priorytety, jeśli chodzi o budżet, co chcemy zrealizować, które inwestycje są najbardziej istotne. Myślę, że takie zapisy mogą się w tym planie znaleźć. Pan radny Michałek podnosi kwestię ekoregionu Bełchatów. Myślę, że również może pan wnioskować o umieszczenie w takim planie dyskusji, czy to zaproszenie pana prezesa, czy zarządu, żebyśmy się dowiedzieli, gdzie i jak nasze kreśniowskie pieniądze pracują. Dlatego mam taką prośbę, żeby radni się zastanowili, więc mają na to czas, jakie punkty chcieliby w tym planie pracy Rady na te kolejne pół roku umieścić. Myślę, że przedyskutujemy to czy na komisji wspólnej, czy na komisjach merytorycznych, osobnych i myślę, że stworzenie takiego planu w jakimś stopniu usprawni nasze działanie i da możliwość każdemu z radnych wprowadzenie punktów, na których im najbardziej zależy, na których chcieliby radni, żeby się Rada cała pochyliła i ustosunkowała do tych. Proszę bardzo. Ja odwrócę do pana wypowiedzi. Panie przewodniczący, jak widać, pan nie słucha, co do pana mówią ludzie, a szczególnie radni. Przed chwilą pani Tarkowska panu powiedziała, kto rządzi w gminie, wygraliście wybory, to więc proszę sobie prowadzić ścieżkę dobrobytu w Kraśniowie i rozbudowy. To jest wasze zadanie. To wy żeście głosili. Zaraz, momencik, a panu nie przeszkadzałem. Najpierw to, tamto, siamto, tamto. Proszę przygotować, a my wtedy się odniesiemy. Ja mam panu nakładać, jak pan jest w grupie, której wygraliście wybory, wy teraz nie wiecie, co z czym się je, jak się to robi i do mnie śmierci odwoływać, żebym ja mam plan układał? Ja się nie odwołuję. No między innymi do mnie się pan odwołuje, mówiąc do wszystkich radnych. Ja nie mówię, żeby pan układał, tylko że może pan ma pan możliwość prowadzenia. Niech pan nie pozwoli sobie nie przerywać. Niech pan pozwoli sobie nie przerywać. Proszę pana, samorząd gminy, województwa, powiatu i tak dalej, to jest takie małe ustrój państwowe. Proszę pana, jak w Polsce PiS wygrało wybory, to mówiło, że robią to, tamto, siamto i tamto. I to oni układają program, oni ułożyli program i oni według tego schematu działają. Czy się komuś podoba, czy nie, czy chcą, czy nie chcą prowadzić. Wygraliście państwo wybory? Obiecywaliście to, tamto i tamto? Proszę, macie program, realizujcie, a my się przystosowujemy. Jeśli chodzi o pracę komisji, są zatwierdzone programy prac komisji? Są zatwierdzone. I to jest wymagane i to jest zrobione. A my, ja, na przykład, nie wiem jak inni radni, ale ja nie zamierzam przychylać się i podpowiadać państwu, co macie robić. Głosiliście do ludzi, że zrobicie to i tamto? Róbcie, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Jest pan, panie radny, jest pan radny, prawda? Więc powiadam, uzyskał pan. Więc teraz pan, nie wiem, nie chce brać udziału w tworzeniu tego planu, nie chce pan, nie wiem, umieścić punktów, na których zależy panu czy państwu mieszkańcom? Jeszcze raz tak mocę. Panie przewodniczący, to wy wygraliście wybory, co powiedziała przed chwilą pani Tarkowska. Układacie program, macie program, uchwalacie tutaj, przychodzi do głosowania, my głosujemy. Ja nie muszę nad niczym pracować. Ja mogę się zgodzić nad waszym programem? No
Proszę pana, no pan wymaga od nas teraz tego. Nie, nie, absolutnie. Żebyśmy my może podpowiadali państwu korekty, nanosili i tak dalej. Absolutnie, ja niczego nie wymagam, panie radny. Ja daję możliwość każdemu z radnych, żeby mógł wprowadzić do tego planu swoje punkty, na których mu zależy, czy jego mieszkańcom, czy grupie mieszkańców. Naprawdę nie warto się przekamarzać, tylko mówię, proszę pana, sugeruje pan i świadczy to o tym, że nie macie pomysłu na tą gminę, nie potraficie rządzić i szuka partnera usprawiedliwienia we wszystkim, tylko nie potrafi pan wziąć gminy na siebie, proszę pana. I to jest tyle. I koniec i kropka. Proszę panie. Popieram całej Panie przewodniczący. Budżet został uchwalony. Jest organ wykonawczy, jakim jest wójt, jest aparat pomocniczy, jakim jest urząd gminy i powinien opracować na podstawie budżetu zadania priorytetowe, zadania wynikające z realizacji zadań, które wynikają z prognozy długofalowej i tak dalej, które z czegoś wynikają, jakie ma tutaj stowarzyszenie razem dla gminy, mają swoich przedstawicieli praktycznie we wszystkich spółkach, organach i tak dalej, powinien opracować plan działania, a my dopiero to skrytykujemy, ocenimy, ponieważ budżet został uchwalony. No co my dzisiaj mamy, ja mam wymyślać, podpowiadać, ja mogę to zrobić, mogę, z chęcią. Tylko ja uważam, że są do tego powołane organy. Jest organ wykonawczy. Mamy dopiero 5 miesięcy tego roku. Budżet został uchwalony. Cokolwiek bym nie złożyła, i tak państwo przegłosują mnie, bo macie swoją ustępkę. W związku z tym proponuję, żeby organ wykonawczy z aparatem pomocniczym i z rządzącym stowarzyszeniem opracowało i wtedy poddamy pod dyskusję na komisji wspólnej, na komisji budżetowej i być może określmy priorytety dla tej gminy. Takie jest moje stanowisko, bo ja mogę to zrobić, ale ja nie będę nikogo wyręczać, ponieważ ja się ustosunkuję do tych priorytetów. Tylko budżet na ten rok został uchwalony. Mamy 5 miesięcy, mamy jeszcze 7 miesięcy tego roku i powinien zostać on realizowany. A do realizacji budżetu jest powołany wójt. Proszę. Korzystając z trzeciego wejścia ad vocem, proszę pana, mało tego, bo właśnie pani dziękuję, że mi pani podpowiedziała. Dodatkowo macie państwo również wójta ze swojego ugrupowania, który też startował ugrupowania razem dla gminy. Więc razem tworzycie zespół, monolit powinniście tworzyć. To, co powiedziała pani Tarkowska przed chwilą. Jest budżet uchwalony, jest. Zagłosowaliśmy tak, pewne uwagi. Ja nie powiem, że wszystko odrzuciliście, ale 80% moich uwag odrzuciliście, to proszę, żeście wyrzucili. Teraz twierdzacie, że jednak ktoś tam miał rację w pewnych sprawach i próbujecie teraz rozmydlać sprawę. Macie wójta, macie większość w Radzie, my, święto prawo opozycji, krytykujemy, wytykamy błędy, aczkolwiek w granicach prawa i zdrowego rozsądku. I tak to czynimy. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy, jeżeli chodzi o postęp prac w zakresie wyceny i wywłaszczania tych nieruchomości, czy tych kawałków nieruchomości związanych z przebudową ulicy Głównej w Leszowie, bo ta sprawa oddala się w czasie, mieszkańcy się trochę tutaj niepokoją, ciągle pytają, w związku z tym prosiłbym o gruntowne wyjaśnienie. Pan Przewodniczący tu przytoczył, że jest zmiana ustawy. Tutaj do końca nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy to tak, czy to nie tak, czyli ta sprawa jakby zawieszona jest w próżni. Prosiłbym o gruntowne wyjaśnienie tego tematu. Dziękuję. Odpowiadając państwu, chcą stworzyć plan rady, jak powiedziałem, to jest, ja nikogo nie zmuszam, nikt nie musi, jeśli ktoś z państwa radnych nie chce brać w tym udziału, nie chce wypowiadać swoich sugestii, ma do tego pełne prawo, daje możliwość tworzenia takiego planu i wniesienia od każdego radnego swoich sugestii, spostrzeżeń, wniosków, na które najbardziej danej osobie zależy. To jest, ja mówię, to jest możliwość, ja nikogo do tego nie zmuszam. Proszę pani radna Łutkowska. Ja chciałam się może jeszcze odnieść do wypowiedzi pani Tarkowskiej, że chciałam przypomnieć, że również pani brała udział w opracowywaniu programu Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, które wygrało wybory.
i również ustalała Pani priorytety, a w tym momencie robi Pani zupełnie co innego, czyli po prostu neguje Pani wszystkie nasze działania. Dziękuję. Proszę Pani Radna. Tak, oczywiście i wcale. No może dzisiaj bym się wstydziła, że tam byłam. Byłam nawet, powiem więcej, byłam założycielem, jednym z założycieli tego stowarzyszenia. Ale miało być inaczej. Miało być inaczej, obiecywaliśmy to mieszkańcom. A dzisiaj jest też inaczej. I to mi się nie podoba, jak to funkcjonuje dzisiaj w gminie. I dlatego złożyłam rezygnację z przynależności do tego stowarzyszenia. Bo w tym stowarzyszeniu się nie dyskutuje, nie robi się burzy mózgów, nie opracowuje się to, co Pan Przewodniczący dzisiaj proponuje. Bo to powinno być na początku roku, może w grudniu, przed budżetem, spotkać się, podyskutować, jakie zadania są priorytetowe. Tego się nie robiło. I się nie robi do dzisiaj. I dlatego wycofałam się i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w gminie. I dzisiaj jestem zadowolona z tego, że założyłam rezygnację, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, byłam jednym z założycieli tego stowarzyszenia i angażowałam się przy wyborach. Natomiast sytuacja, która się wytworzyła, proszę zwrócić uwagę, przedstawiciele stowarzyszenia są zarówno w radach nadzorczych, są zarówno, jak byłam ostatnio na spotkaniu, to tam praktycznie poza funkcyjnymi w tym stowarzyszeniu nie widziałam wiele innych osób zewnętrznych. Dlatego też no, być może, że idą tam, bo muszą, bo nie chcą, żeby ich odwołano. Zresztą pana przewodniczącego też odwołano pana ślubę z tego tytułu, że nie jest w stowarzyszeniu. Słyszę, że ja muszę ponieść konsekwencje, bo odeszłam i inni. Dlatego uważam, że stowarzyszenie bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, mając wójta, mając większość w Radzie, mając przewodniczącego Rady, który został rekomendowany, jak stwierdziliście Państwo, Pan Przewodniczący, przy wyborze, mając swoich przedstawicieli w spółkach, mając swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych, bierzecie Państwo pełną odpowiedzialność, co się dzieje. A taki plan działania, oczywiście Panie Przewodniczący, powinien być, ale powinien być zazwyczaj przy opracowywaniu budżetu, zazwyczaj przy wieloletnim planie inwestycyjnym. Co jest priorytetem dla nas? Przy realizacji wniosku. My, co, jakikolwiek złożyłam wniosek, to zawsze Państwo przegłosowaliście, bo macie rację, bo to ja złożyłam. Jeżeli ja złożyłam, to proszę bardzo. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze więcej. Ja nie widzę w tych działaniach żadnej odpowiedzialności za tą gminę. Żadnej odpowiedzialności za gminę, za realizację zadań. Dzisiaj dyskutowaliśmy na temat geotermii. 7 lat minęło, kiedy był pierwszy odbiór i geotermia nie funkcjonuje i nie jest wykorzystywana, bo nie funkcjonuje. Nie ma przygotowanego odbiorcy dla geotermii i tak dalej. Czyli 5 lat minęło, 7 lat minęło i się okazuje, w zasadzie no, można powiedzieć 5 lat, bo w 2011 roku został drugi odbiór i w tym czasie nie powstała żadna nowa inwestycja, która by stwarzała możliwość odbioru tej energii i tak dalej. Więc proszę tutaj nie zarzucać mi, że ja też byłam, bo ja byłam, oczywiście, że byłam. Byłam, ale dzisiaj już nie jestem. I to, co dzisiaj tutaj padło na tej sali, brak jest odpowiedzialności za gminę, brak jakiegoś programu na gminę i brak jakichś takich działań i koordynacji, wspólnych działań, wspólnego działania i za powodzenie w tej gminie. Niektórzy oceniają jednoznacznie działania, że no nie powstała żadna nowa inwestycja. Chcę powiedzieć, że jeżeli już jestem przy głosie i w tym temacie, to przedszkole jeszcze było za czasów, kiedy ja byłam. Więc praktycznie jaka nowa inwestycja powstała? Ostatnio dyskutowałam w pewnym gronie i no, Dom Pomocy Społecznej, którego wszyscy się boją jak ognia, że to nie nasz, że to nie nasz i tak dalej. Więc proszę Państwa, no, taka jest sytuacja. I tak jak powiedziałam, byłam jednym z założycieli, tworzyłam program działań, ale było inaczej, jest inaczej, nie dyskutuje się, nie rozmawia się, dlatego słyszałam rezygnację. Ja bym chciał jeszcze pytanie zadać, mogę? Proszę Pani Radna Łutkowska.
Ja jeszcze po raz ostatni chciałabym się odnieść do Pani wypowiedzi. Miało być inaczej, czyli jak? Bo ja sobie nie przypominam, żeby Pani nas zapraszała do burzy mózgów, czy do wspólnego rozwiązywania problemów. I nie chcę tutaj dzisiaj przytaczać przykładów, kiedy zostaliśmy przyparci do muru i pozbawieni, może nie pozbawieni, ale przypierani do muru i mieliśmy podejmować decyzje takie, które Pani ustalała gdzieś tam w swoim ścisłym gronie. Chciałbym pytanie, proszę. Ja mam takie pytanie, Panie Przewodniczący, bo Pan tutaj nas zaprasza do tego, wszystko jest ok, ale w pewnym tam w swoim programie mówiliście, ja bym chciał zadać takie pytanie. Czy podczas poprzednich działań, poprzednich władz, poprzednich samorządów, ja byłem przewodniczącym, czy było tam nazwisko w jakiejś spółce? Nie było. Czy było nazwisko w jakiejś spółce, czy gdzieś? Nie było. Czy było, na które tak wieszają psy wszyscy? Czy było gdzieś nazwisko całej rodziny i tak dalej? Czy było nazwiska radnych w spółkach? Czy były, czy nie były? Otóż, proszę Pana, nie było. A co jest teraz? Mam wymieniać? Nie chcę wymieniać. Pani Agnieszko, mam wymieniać? Proszę wymieniać. Proszę sobie przeczytać internet na info. Tam ktoś napisał. Co napisał? Jesteście tu i tam. Zależna, dzieli pieniędzmi fundacji. W zarządzie trzeciego wieku jest osoba. Dzieli tutaj, jest osoba. Dzieli tutaj w komisji, w gminie, jest mamusia, jest w zarządzie. Dalej mam tak mówić? Dalej, proszę sobie przeczytać, ja dzisiaj info przeczytam, bo ja nie znam nawet ludzi z Kleszczowa. Panie radny, więc szanowni państwo. To, co się działo w poprzedniej kadencji. Ale ja nie proszę zakończyć. Więc szanowni państwo, nie wieszajcie teraz, że tak powiem, nie będę mówił jeszcze go na tym, że co, bo w tej dyskusji się toczy tak nieraz, jak tutaj mamy, że o, bo wyście tamto, bo wyście tamto. My robiliśmy to, nie mając żadnego doświadczenia, ale to działa wszystko, to chodzi, gmina wyglądała ładnie, a wy nie potraficie nawet zagospodarować tego, co już macie. Zrobione w 70%. To, co powiedziałem przed chwilą, Pani Darkowska. Są odwierty zrobione 5 lat i 7 lat temu i nie potraficie ani jednego odbiornika zainstalować, wybudować, co by tą wodę mógł wykorzystywać. I tu jest powód. Jeszcze raz, nie macie pomysłu na tą gminę, nie macie pojęcia o rządzeniu. Panie radny, dziękuję uprzejmie. Dziękuję Panu za wypowiedź. Tylko niech Pan sobie przypomni, jak w poprzedniej kadencji członkowie rady byli w zarządzie fundacji. I to było normalne? Ja sędziami w własnej sprawie i to było normalne. Żona, ja dziękuję bardzo. O rodzinie, o dzieciach, radny żonach i tak dalej. Szanowni Państwo, nie wiem, czy to dobry temat do podejmowania tej dyskusji, ale skoro się zaczęli, to ja czuję, że jestem jedynym mieszkańcą. Też powiedzieć, ja też od jakiegoś czasu nie jestem w tym stowarzyszeniu. I popieram Panią Tarkowską, która powiedziała w swojej wypowiedzi, że nie było dyskusji, bo rzeczywiście tak. Tak było. Moim zdaniem, ja teraz powiem to, co czuję i chciałbym, żeby tak zostało, bo to płynie ode mnie, to nie jest ani ustalone wcześniej, ani nic. Moim zdaniem ludzie zostali oszukani, nie realizujemy programu wyborczego, który był i właśnie dlatego taka decyzja i wielu innych rzeczy. Dziękuję bardzo. I przepraszam, że akurat na sesji musiałem. Proszę Panią Radną. Ja tylko powiem jeszcze Pani Radnej Rutkowskiej, że ja jako zwykły radny, co ja mam prosić o burzę mózgów? Stowarzyszenie ma swój zarząd, ma swojego prezesa i ta osoba po prostu prosi o to czy o tamto. Wójt prosi radnych, bo chce przedyskutować dany temat. Zróbmy burzę mózgów. I to tyle. Natomiast wnioskowałam, żebyśmy ustalili priorytety przy uchwalaniu budżetu. Wnioskowałam, żeby była droga przez KOP, żeby była droga przez Kleszczów, żeby była droga przez Łuszczanowice. A my robimy droga przez las, droga koło lasu, droga przy lesie, droga pod lasem i tak dalej. Proponowałam, ale zostałam przegłosowana. Dziękuję. Proszę Panie Radny. Przepraszam bardzo, bo zapomniałem dodać jednego zdania, ale być może teraz będzie lepiej w tym stowarzyszeniu. Za moich czasów może nie było super, nie było dyskusji, być może teraz będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana.
przewodniczący, jeśli chodzi o tą propozycję, którą pan przed chwilą złożył, to ja opowiem też odnośnie tutaj do słów radnej Tarkowskiej, bo taka propozycja przy uchwalaniu budżetu była składana. Pani Tarkowska składała taką propozycję, żeby właśnie uchwalając budżet zastanowić się nad tymi priorytetami, które są najważniejsze, ale tej dyskusji nie było. Uważam, że dzisiaj, co już jest, mamy półrocze, ja myślę, że właśnie dobrze by było, żeby, no być może jakieś priorytety takie bardzo ważne, żeby tam można o nich rozmawiać, ale przy następnym uchwalaniu budżetu i przy przyjmowaniu wniosków, które będą spływać do budżetu, wójt właśnie, gdy będzie składał wnioski i będzie ustalał budżet, czy tam robił prowizorium, żebyśmy właśnie wtedy zaczęli o tym rozmawiać, co jest priorytetem naszej gminy i na czym powinniśmy się zastanowić. Także to, a jeśli chodzi już jest temat dzisiejszego stowarzyszenia, to ja też już powiem do kamery, że też zrezygnowałem z tego stowarzyszenia, bo uważam, że no, to stowarzyszenie jak funkcjonuje i jak realizuje program, to jest, tak jak tu radny powiedział, no myślę, że w pewnym stopniu poszukanie naszych wyborców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, Szanowni Państwo, korzystając z okazji, z racji tego, że zbliża się święto naszych kochanych mam, chciałbym z tego miejsca złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, pogody ducha na co dzień i oczywiście pociechy z dzieci. Również z racji zbliżającego się dnia samorządowca chciałbym wszystkim samorządowcom, wszystkim pracownikom jednostek samorządowych złożyć również najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu na co dzień, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym i powiem tak skromnie, Szanowni Państwo, abyśmy zawsze podejmowali trafne decyzje. Proszę bardzo, Pani. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Wójta, który no niestety nie mógł tutaj być obecny z racji swoich obowiązków, w związku z tym, że będziemy mieć rocznicę 27 maja, będziemy obchodzić Dzień Samorządu Terytorialnego, ja również przyłączam się tutaj do życzeń Pana Przewodniczącego. Życzę wszystkim wytrwałości, zaangażowania, lepszej pracy, jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Powiem tak, wszystkie zadania w budżecie są priorytetowe, bo czy to jest dziura w drodze, czy jest to wielka inwestycja. My jako organ wykonawczy w imieniu wójta jesteśmy zobligowani do ich realizacji, bo tym się kierujemy, czyli realizacją ustawy budżetowej i być może właśnie ta dziura jest dla jednego mieszkańca największą bolączką, a nie to, że brakuje parku, czy brakuje jakiegoś placu zabaw na dzień dzisiejszy. Więc my pochylamy się nad wszystkimi mieszkańcami i Państwu też tego życzę, żeby nie było tych podziałów, żeby nie rozmyła się ta odpowiedzialność Państwa, bo uważam, że my wszyscy odpowiadamy za to, co się w tej gminie dzieje i wszystkie decyzje tutaj podejmowane, no niestety, ale idą na nasze konto i historia nas rozlicza. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, za udział w dzisiejszych obradach. Zamykam 22.